Przechodzi pacjent, który ma cienką rogówkę, jaką to ma konsekwencje. To wszystko zależy od wady wzroku. Patrząc się na korekcję laserową korekcję wzroku, usuwając wadę wzroku krótkowzroczności, potrzebujemy pewną grubość rogówki, aby móc skorygować wadę wzroku. I to jest zawsze proporcja wady wzroku do grubości rogówki. Na przykład mamy pacjentów, którzy mają Dużą wadę, dużą rogówkę, i wtedy możemy w większości przypadków usunąć tą wadę za pomocą lasera. I na odwrót, pacjent, który ma bardzo cienką rogówkę i małą wadę wzroku, takiej wady nie będzie można usunąć za pomocą lasera, tylko w takim wypadku szukamy alternatyw. I tutaj mogą być na przykład wszczepienie soczewki fakijnej. Refrakcyjna wymiana soczewki raczej w takich przypadkach nie wchodzi już w grę, zwłaszcza u młodych ludzi. Aby móc stwierdzić, czy laserowa korekcja wzroku jest możliwa u danego pacjenta, pomijając aspekty medyczne, potrzebujemy mieć grubość i regularność rogówki plus dokładną wadę wzroku. I tutaj wystarczy bardzo proste fizyczne wyliczenie. W oprogramowaniu producenta laserów możemy dokładnie wyliczyć, ile, ile grubości. Tkanki rogówki potrzebujemy, aby zlikwidować na przykład 2, 3, 4, 5, 6 dioptrii i ile tkanki zostaje nam jeszcze pod tą korekcją, która gwarantuje nam stabilność rogówki.